Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski w kolejnym komunikacie jagodowym, pomrozowym. I teraz tak, no faktycznie straszyliśmy troszeczkę mrozami. Ja miałem ciągle nadzieję, że jednak groźniejsza będzie albo bardziej niebezpieczna ochrona przed chorobami. Koledzy mówili, że albo oglądali te prognozy pogody, które przepowiadały bardziej mrozy. No i sprawdziło się, że bardziej mrozy niż infekcje chorobami nam dokuczyły. No i cóż mam wam teraz powiedzieć, że owszem, trzeba regenerować. Oglądałem dzisiaj w kilku i byłem na Sądecczyźnie, byłem w okolicach Połańca, byłem w okolicach Sandomierza. Akurat te uprawy, które dało mi się zaobserwować. Górkami nie przemarzło, dołkami często przymarzło. Jeżeli truskawka przykryta, to raczej cała. Jeżeli odkryta, to bardzo często już te kwiaty są przebarwione czy zawiązki nawet i uszkodzone. No i pytanie, co możemy zrobić i co uda się uratować. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że kwiat jest mniej wrażliwy jak zawiązek, no to wiadomo, że możemy jeszcze coś niecoś działać. Truskawka. No nie wszystko kwitnie naraz, dopiero wychodzą pierwsze kwiaty, więc stres posiada cała roślina, a uszkodzenia dotyczą tylko pewnej części powstających owoców. Co możemy zrobić? Nawozy aminokwasowe w połączeniu z Improverem, czyli typowo stymulator. Możemy zrobić saletrą potasową w połączeniu z Improverem. Pamiętajcie, że jeżeli mówimy o stymulatorach typu Improver, to my zachęcamy do tego, żeby nie nadużywać takich produktów. I jeżeli chcecie wykonać 2-3 zabiegi w sezonie, to niech by były one policzre. Jeżeli chcecie wykonać serię takich kroplówkowych działań na swoich plantacjach, na przykład 6 razy, to zastosujcie to 6 razy po pół litra, tak żeby ten limit przysłowiowy 3 litrów na hektar w sezonie utrzymać w ryzach, jeżeli chodzi o Improver. Oczywiście jak to będzie 4, to korona z głowy nie spadnie, ale nie uczmy się nadużywać stymulatorów, bo one mają swoją moc i potrafią pokazać także w przypadku nadużywania, że nie warto. Najlepiej działają, jak są używane zgodnie z etykietą, przynajmniej te, które działają, bo te, które nie działają, no to w zasadzie, ile byście nie wlali, to dalej działać nie będą. Improver działa, jak najbardziej to bardzo dobrze działa. Szkoda, że nie działają gibberyliny, że nie mogą pokazać się gibberyliny w roślinach jagodowych, bo takich rejestracji nie mają, a one są bardzo mocnym sprzymierzeńcem w regeneracji. No niestety o tym wam tutaj nie mogę powiedzieć. Aminokwasy bądź saletra potasowa plus Improver bądź zamiennie, bo tak jak wspomniałem, niekoniecznie jeden zabieg tutaj należy zrobić. Ciągle są na topie i możliwe do wykorzystania nawozy algowe. Problem tylko w tym, że te nawozy algowe są często już niedostępne, bo były przygotowywania do właściwego zapylenia, zapłodnienia, były także przygotowania do mrozu i w tej chwili obserwujemy swego rodzaju deficyty tego typu produktów. Ale jak ktoś ma na półce, to jest ciągle jak najbardziej dobry moment do tego, żeby jeszcze tego typu produkty stosować. I teraz tak, no ochrona spadła trochę na dalszy plan. A dlaczego? No bo się zrobiło chłodniej, jak jest chłodniej, to mniejsze infekcje. Natomiast musicie pamiętać, że uszkodzenia przymrozkowe powodują swego rodzaju pęknięcia w roślinach i uszkodzenia, możliwość powstawania chorób bakteryjnych, możliwość powstawania chorób grzybowych także w późniejszym czasie. No i teraz należałoby dobrać właściwe rozwiązanie, pamiętając o temperaturach. Jeżeli mamy zimno, to stosowanie preparatów układowych niekoniecznie ma sens. Co prawda przyjęło się, że preparaty układowe działają w granicach 15, 18, minimum 10 czy 12 stopni. Grupa SDHI chwali się tym, że potrafi działać niżej, natomiast grupa SDHI wykazuje działanie nie tylko układowe, ale często wgłębne czy kontaktowe zapobiegające. I teraz jeżeli mówimy o działaniu zapobiegawczym,
to praktycznie nawet jeżeli tą grupę SDHI zastosujemy w niższych temperaturach, to ona będzie działała poprawnie. Natomiast jeżeli chcemy cofnąć się do tyłu, to czym dalej do tyłu infekcja, tym lepszych warunków potrzebujemy do tego, żeby preparat zadziałał i tym bardziej wyższych temperatur, aby pełne działanie układowe i interwencyjnie zadziałało. Teraz wracając do kontaktów. Preparaty kontaktowe oparte na miedzi, kaptanie wykazują pewną taką mają łatkę. Pytanie, w jakich temperaturach można stosować kaptana, w jakich temperaturach można stosować miedzian. Dzisiaj z jednym z rozmówców rozmawialiśmy właśnie na ten temat i przy miedzianie 6 stopni Celsjusza. I tak się zastanawiałem, ale skąd te magiczne 6 stopni? A czemu nie 5, a czemu nie 7? A przecież to jest nawóz bądź środek typowo kontaktowy, czyli jemu to wszystko jedno. Jeżeli robimy to zapobiegawczo, kontaktowo, to on nie może wykazać gorszej skuteczności w temperaturze 4 stopni, jak on po prostu ma na roślinie trafić i leżeć i czekać ewentualnie, kiedy wyląduje na tym jakiś zarodnik. To czy będzie opryskany w temperaturze 4, czy 6, czy 8, czy 10 stopni, z mojego punktu widzenia nie ma tu żadnego znaczenia. Rozkład cieczy jest taki sam. Problemem, ja myślę, że historycznie się to bierze stąd, że taki kaptan kiedyś miał działanie także interwencyjne zapisane w swoich notatkach. To samo dotyczyło delanu, ditianonu. Jeżeli popatrzymy na te substancje, to one kontaktowo nie wymagały temperatur i mogły być stosowane w każdym z możliwych przedziałów temperatur, byle na plusie. Natomiast jeżeli mówimy o działaniu interwencyjnym, to powinny mieć, podobnie jak i preparaty układowe, trochę wyższe możliwości działania i stąd najprawdopodobniej te czasem spotykane zapisy w różnych publikacjach odnośnie temperatury minimalnej dla stosowania preparatów kontaktowych. No i to zostawmy już, czyli zimno jest, miedziowe bądź kaptany, to wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie, które można by było na ten moment zastosować, plus regeneracja, o której wspominałem, można to najczęściej ze sobą mieszać. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy, to na ten moment ciągle szkodniki. Przędziorki, roztocze, w takich temperaturach no, ich zwalczanie, czy wielkopąkowiec porzeczkowy niekoniecznie są najwłaściwszym momentem. Z tego względu, że szkodnikowi też jest zimno, tak jak wy wolicie w taką pogodę siedzieć w domu, tak i szkodnik także i ciężko będzie go zwalczyć. Natomiast jak się ociepli, to też tą grupę szkodników zwalczacie. Natomiast jeżeli chodzi o opuchlaki, kwieciaki, czyli ich mówię tutaj o chrząszczach, no trzeba lustrować, czy są dziurki na owocach i tu mam na myśli czy malinę, czy nie na owocach, przepraszam, na liściach oczywiście. Czy to mówimy o malinach, czy mówimy o truskawkach, bo to jest często świadczące o obecności tego szkodnika. Czy podcięte są przez kwieciaka kwiatostany w truskawce, dajmy na to. I tak, jak są, to też trzeba przygotowywać się do zabiegu, no ale pamiętając, że w tej chwili mamy włókniny na tych naszych plantacjach truskawek, więc zabiegu i tak nie zrobimy, i tak nie zrobimy. Możemy tylko obserwować i zadziałać dopiero w późniejszym okresie. Jeżeli chodzi o nicienie w okresie zimowym też są troszeczkę głębiej, natomiast jak się tylko ociepla, to one przychodzą i żerują także na plantacjach malin, truskawek. I ostatnio Ania Pękalska wyizolowała właśnie z truskawek kolejne nicienie i taki obraz, który możecie zaobserwować z tyłu za mną, w postaci przebarwień na korzeniu, ale nie jednolitych, tylko takich na zmianę. Raz korzeń biały, raz odcinek ciemny, raz jasny, raz ciemny, też może świadczyć i w tym wypadku świadczył, bo Ania Pękalska wyizolowała go właśnie i obejrzała i oznaczyła o konkretnym nicieniu patogenicznym, bo nicienie nie zawsze dokuczają roślinom, często są też sprzymierzeńcami w ziemi, stwarzają taką pożyteczną część, natomiast w tym wypadku oczywiście nicień jest tym
tym, z czym się kojarzy najbardziej, czyli ze szkodnikiem. I co tu możemy zrobić? Możemy zastosować zniecienie stop i stosujemy to jednorazowo bądź kilkurazowo, możemy stosować na całej plantacji bądź punktowo tylko na tych plantacjach, w których występują nicienie. Bardzo często występują lokalnie, niekoniecznie na całym polu, ale takimi okręgami i jak nie chcemy albo mamy kłopot z zakupem, z przekonaniem się do produktu, to stosujmy produkt lokalnie, przekonując się automatycznie do jego działania i dopiero później stosujmy go na całych powierzchniach. Ja na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.